Czy relacja przedstawiona jako poniższy zbiór par uporządkowanych jest funkcją? Zanim spróbujemy rozwiązać to zadanie, przypomnijmy sobie, czym jest relacja i jaki typ relacji może być funkcją. Więc jeśli chodzi o relację, mamy zbiór liczb, które możemy traktować jako dane wejściowe relacji. Nazywamy go dziedziną relacji i możemy go traktować jako zbiór liczb, dla których zdefiniowana jest relacja. Oprócz tego mamy także zbiór liczb, które możemy traktować jako dane wyjściowe relacji. Są to liczby, które mogą łączyć się z liczbami z dziedziny. Ten zbiór nazywamy zbiorem wartości relacji. Jest to dość proste pojęcie. Przykładowo, powiedzmy, że liczba 1 należy do dziedziny relacji, a teraz połączymy liczbę 1 z liczbą 2 ze zbioru wartości. W przypadku takiego zapisu powiedzielibyśmy, że relacja ma 1, 2, 1, 2 w swoim zbiorze par uporządkowanych. Są to dwa sposoby, w jakie możemy wyrazić tę samą rzecz. Relacja może także powiedzieć, że jeśli mam liczbę 2, to może ona być powiązana także z 2. Zatem 2 również powiązana jest z liczbą 2. Zauważcie zatem, że buduję tutaj zbiór powiązań i przedstawiam go tutaj graficznie. A tutaj zapisuję go po prostu jako pary uporządkowane. Możemy powiedzieć, że mamy liczbę 3. 3 znajduje się w naszej dziedzinie. Nasza relacja jest określona dla liczby 3, i 3 powiązane jest z, powiedzmy, minus, minus 7. Więc mamy 3 i minus 7. Taki rodzaj relacji, jaki mamy tutaj, gdy wy podajecie mi dowolną liczbę z dziedziny, a ja mogę Wam powiedzieć, z którą dokładnie liczbą ze zbioru wartości ona jest powiązana, nazywamy również funkcją. A za chwilę pokażę Wam relację, która nie jest funkcją, ponieważ tutaj wybieracie dowolną liczbę z dziedziny, a funkcja jest w rzeczywistości relacją powiązaniem elementów z dziedziny z poszczególnymi elementami ze zbioru wartości. Więc jeśli podacie mi dowolny element z dziedziny, ja powiem wam, na który dokładnie element ze zbioru wartości jest on odwzorowany. Dacie mi jeden, ja powiem jeden zdecydowanie odwzorowany jest na dwa. Dacie mi dwa, 2 również odwzorowane jest na dwa. Dacie mi 3, 3 zdecydowanie powiązane jest z minus 7. Więc ta relacja jest zarówno, jest to zdecydowanie relacja, ale także i funkcja. A żeby zobaczyć relację, która nie jest funkcją, wyobraźcie sobie coś takiego. Jeszcze raz narysuję tutaj dziedzinę i rysuję tu taką postrzępioną chmurę, żebyście wiedzieli, że nie pokazuję wam wszystkich elementów z tej dziedziny, a wybieram tylko przykładowe. Powiedzmy, że ta druga postrzępiona chmura to zbiór wartości. I w tej relacji stworzę ją w ten sam sposób, w jaki zrobiliśmy to tutaj. Powiedzmy, że w tej relacji 1 powiązane jest z 2. Stwórzmy tutaj zbiór par uporządkowanych. Więc 1 łączy się z 2. Powiedzmy, że 2 powiązane jest z. Powiedzmy, że 2 powiązane jest z. minus 3. 2, minus 3. A na dodatek powiedzmy, że 1 powiązane jest także z liczbą 4. Zatem stworzyliśmy także powiązanie między liczbą 1 a 4. Czyli mamy parę uporządkowaną. 1, 4. A więc to jest relacja, która jest określona. Gdyby to była pełna relacja, wtedy cała dziedzina składałaby się z liczb 1, 2, w zasadzie tylko z liczb 1 i 2. To jest zdecydowanie relacja, ale już nie funkcja. A powód, dla którego ta relacja nie jest już funkcją, jeśli powiesz mi: OK, dam ci liczbę 1 z dziedziny, z jaką wartością ze zbioru wartości jest ona powiązana? No i nie wiem, czy powiązana jest z 2, czy z 4. Może być to każda z tych liczb, więc nie mamy tu jasnego powiązania. Jeśli podam ci 1, stąd, ty powiesz, nie wiem, czy mam 2 czy 4. Tak nie działa funkcja. Funkcja działa w ten sposób, że gdy dajesz mi 1, ja wiem, że 1 łączy się z 2. Dajesz mi 2, ja wiem, że 2 łączy się z 2. A teraz spróbujmy w końcu rozwiązać to zadanie. Pomyślmy o dziedzinie i zbiorze wartości tej relacji. Dziedzina możemy ją także traktować jako wartości x lub zbiór danych wejściowych tego czegoś, co może być funkcją, a na pewno jest relacją. Możecie mieć minus 3, możecie mieć minus 2, możecie mieć 0, możecie mieć. O, już raz zapisaliśmy minus 2 o tutaj, lub możecie mieć plus 3. To są wszystkie możliwe wartości, dla których ta relacja jest określona. Dla których ta relacja jest określona, które możecie podstawić do tej relacji i zobaczyć, co z tego wyniknie. Zbiór wartości to zbiór możliwych danych wyjściowych lub liczb, które są związane z liczbami z dziedziny. W zbiorze wartości mamy 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 6 i 8. 2, 4, 5, 6, 8. Mogłem to narysować jako dużą chmurę, podobną do tej, i to jako chmurę podobną do tej, ale tutaj przedstawione są dokładnie liczby, które mamy w dziedzinie i w zbiorze wartości. A teraz narysujmy rzeczywiste powiązania. Więc minus 3 łączy się z 2, minus 3 odwzorowana jest na 2 na podstawie tej uporządkowanej pary. Później mamy minus 2, które powiązane jest z 4. Zatem minus 2 jest powiązane z 4 w oparciu o tę parę uporządkowaną. Ta pierwsza para uporządkowana. Nie chcę wam tu namieszać. Ta uporządkowana para minus 3 powiązane jest z 2. Później mamy minus 2. Zmieńmy kolor. Mamy minus 2, które powiązane jest z 4. Mamy 0, które powiązane jest z 5. 0 powiązane jest z 5 lub można powiedzieć, że 0 odwzorowane jest na 5. Mamy minus 2, które odwzorowane jest na 6. O, i to jest interesujące, bo minus 2 już jest na coś odwzorowane, ale ta uporządkowana para mówi nam, że minus 2 jest także odwzorowane na 6. No i w końcu, w końcu mamy. 3, które odwzorowane jest na 8. 3 odwzorowane jest na 8. Więc zachodzi pytanie, czy to jest funkcja. Aby to była funkcja, musimy wiedzieć, na jakie elementy odwzorowane są elementy dziedziny. Przy czym jeden element z dziedziny może być odwzorowany tylko na jeden element ze zbioru wartości. Więc minus 3, więc jeśli podstawisz za argument funkcji minus 3, to wiesz, że wynikiem będzie 2. Jeśli podstawisz do funkcji -2, nagle możesz się pogubić. Czy wynikiem jest 4 czy 6? Zatem nie wiesz, czy otrzymasz 4, czy otrzymasz 6. I ponieważ mamy tutaj tą niejednoznaczność, ta relacja nie jest funkcją. Mamy element dziedziny, który odwzorowany jest na wiele elementów ze zbioru wartości. Więc to, co jest tutaj, to nie jest funkcja. Nie jest to funkcja.